Szczęście Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Zakończono poszukiwanie ciał ofiar katastrofy zestrzelonego malezyjskiego samolotu. Nie odnaleziono wszystkich. Władze Ukrainy mówią, że separatyści nie dopuszczają na miejsce katastrofy ich przedstawicieli. Mogą tam znajdować się jedynie ratownicy służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Śledztwo w sprawie tego zamachu będzie prowadzone w Holandii. To decyzja ukraińskiego rządu. Ukraińskie władze poinformowały, że zakończono poszukiwanie ciał ofiar katastrofy. Wagony chłodnie, to tu składane są ciała ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu. W Torezie jest pociąg z wagonami chłodniczymi. Składa się on z 5 wagonów, w których zgromadziliśmy i nadal gromadzimy ciała ludzi, którzy zginęli. Mówił lider donieckich separatystów. Dziś rebelianci zezwolili ekspertom z Holandii na obejrzenie tych wagonów. Widziałem pociąg i wagony. Myślę, że ciała są przechowywane odpowiednio. Niemożliwe jest jednak przeprowadzenie sekcji zwłok. Władze ukraińskie zakończyły akcję poszukiwawczą. Odnaleziono 282 ciała. Nadal nie ma ciał 16 osób. Nie wiadomo, czy będą jeszcze prowadzone jakieś działania poszukiwawcze. Rebelianci nadal blokują śledczym dostęp do wraku malezyjskiego samolotu. To spotkało się z ostrą krytyką prezydenta Stanów Zjednoczonych. Rosja i prezydent Putin są bezpośrednio odpowiedzialni za zmuszenie separatystów do współpracy ze śledztwem. Ukraiński prezydent informuje, że śledztwo w sprawie katastrofy malezyjskiego samolotu na wschodniej Ukrainie będzie prowadzone w Holandii. Petro Poroszenko zapewnia, że Ukraina i Holandia będą współpracować w sprawie wyjaśnienia przyczyn wypadku. My domowiliśmy się koordynować działania nie tylko w powrotnie. Porozumieliśmy się, że będziemy koordynować swoje działania w sprawie przekazania ciał ofiar do ich kraju i w sprawie badania przyczyn katastrofy. Będziemy też bardzo mocno koordynować działania, by wykonawcy, organizatorzy i zleceniodawcy tej straszliwej zbrodni zostali pociągnięci do odpowiedzialności i ponieśli zasłużoną karę. Były przyciągnięci do odpowiedzialności i ponieśli zasłużoną karę. Tymczasem do Charkowa przybyła delegacja międzynarodowych ekspertów lotniczych, którzy mają badać przyczyny katastrofy. Delegacja składa się z 23 Holendrów, 2 Niemców, 2 Amerykanów i 1 obywatela Wielkiej Brytanii. Towarzyszy im 3 przedstawicieli ambasady Australii na Ukrainie. Eksperci będą próbowali dostać się w miejsce katastrofy. Przewodniczący Polskiej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Maciej Lasek wskazuje, że katastrofa Boeinga 777 to wypadek cywilnego statku powietrznego wykorzystywanego w międzynarodowym transporcie lotniczym. Do badania tej katastrofy ma zastosowanie konwencja chicagowska oraz zbiór dobrych praktyk, zasad zawartych w aneksie 13, który wyraźnie wskazuje, że obowiązek badania spoczywa na państwu, w którym ten wypadek zaistniał, chyba że państwo skorzysta z takiej możliwości przekazania tego badania do innego państwa lub innej organizacji. Z tego również wynikają prawa innych podmiotów tego badania, czyli państwa konstruktora, państwa producenta, państwa operatora i państwa rejestracji statku powietrznego. Zestrzelanie cywilnego samolotu jest dużym problemem politycznym dla zachodnich polityków. W rozmowach telefonicznych z Władimirem Putinem przywódcy Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji żądają, by zmusił separatystów do współpracy w wyjaśnieniu okoliczności katastrofy i grożą kolejnymi sankcjami. Nie potrzebujemy więcej broni i oddziałów przekraczających granice, ani więcej wsparcia dla separatystów. Mówi brytyjski premier. Prezydent Bronisław Komorowski wskazuje, że Zachód powinien inaczej zacząć patrzeć na Rosję. Doszło do agresji Rosji przeciwko Ukrainie, co potwierdzają zarówno te łatwe przemiany zielonych ludzików, żołnierzy armii rosyjskiej, jak i przecież potwierdza tę agresję także fakt aneksji liczącej się części terytorium państwa Ukrainy, państwa sąsiadującego z Polską oraz organizowanie ruchów separatystycznych, czego jedną jakby z przejawów jest, czy konsekwencją jest przeżywana przez cały świat, także przez Polskę, tragedia zestrzelonego malezyjskiego samolotu. Prezydent USA Barack Obama podkreślił, że jeśli Rosja będzie dalej wspierać separatystów na Ukrainie, jeszcze bardziej się odizoluje i będzie ponosić coraz większe koszty.
We wschodniej Ukrainie cały czas trwają walki między separatystami a siłami rządowymi. Szczególnie do ostrych starć dochodzi w Doniecku. Władze miasta apelują do mieszkańców, by pozostali w domach. W ciągu ostatniej doby zginęły 4 osoby. W mieście wybuchło kilka pożarów. To efekt ostrzału artyleryjskiego. Ostrzeliwany jest także Ługańsk, gdzie zginęło 2 cywilów. W milionowym Doniecku życie jest coraz trudniejsze. Rano miały miejsce 2 wybuchy. Ludzie w trolejbusach byli naprawdę zaniepokojeni. Siły ukraińskie próbują utorować dostęp do miasta, niszcząc punkty kontrolne separatystów. Jednak armia ukraińska, jak informuje rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andrzej Łysenko, nie jest odpowiedzialna za eksplozje i walki, do których doszło w centrum Doniecka. Jeśli w centrum miasta dochodzi do eksplozji, to nie jest to ostrzał prowadzony przez ukraińskich żołnierzy. Mamy wyraźny rozkaz, by nie prowadzić ostrzału z powietrza i artyleryjskiego w mieście. Rząd Ukrainy zaprzecza, by wysyłał regularne jednostki wojskowe do śródmieścia Doniecka, opanowanego przez separatystów, ale przyznaje, że z rebeliantami walczą tam niewielkie, zorganizowane we własnym zakresie zbrojne grupy proukraińskie. Sytuacja na wschodzie Ukrainy pozostaje trudna i nadal ulega zaostrzeniu, informuje dowództwo operacji antyterrorystycznej. Najbardziej skomplikowana sytuacja pozostaje w okolicach Doniecka, Ługańska, Krasnodonu, Popasnej i w strefie przygranicznej. Bojownicy koncentrują się nad utrzymaniem przedmieść tych miast. Minister obrony Ukrainy Walerii Hełetej przekazał, że separatyści starają się wyrwać z okrążenia. Poinformował też, że w trakcie walk z rebeliantami w ciągu ostatniej doby do niewoli trafiło 35 rosyjskich najemników. Ukraińskim siłom rządowym udało się przejąć kontrolę nad miastem Rubiżne w obwodzie ługańskim i miastem Dzierżyńsk w obwodzie donieckim. Dramatycznie rośnie liczba ofiar konfliktu izraelsko-palestyńskiego. W wyniku niedzielnych walk zginęło około 100 Palestyńczyków oraz 13 izraelskich żołnierzy. Dziś odkrywane są kolejne ciała pod gruzami palestyńskich budynków. Wojsko izraelskie poinformowało również, że zabiło dziś 10 palestyńskich bojowników. O wstrzymanie walk i ochronę ludności cywilnej apeluje ONZ oraz społeczność międzynarodowa. Bilans ofiar izraelskiej ofensywy rośnie z godziny na godzinę. Dziś izraelskie wojsko ostrzelało szpital w Strefie Gazy. Według rzecznika palestyńskich służb ratowniczych 5 osób zginęło, a 15 zostało rannych. Pocisk z izraelskiego czołgu trafił w 3 piętro budynku. Natomiast w niedzielnym ostrzale, m.in. miasta Szedżaja, zginęło około 100 osób, w tym wiele kobiet, dzieci i starców. Co najmniej 450 Palestyńczyków zostało rannych. Był to najkrwawszy dzień od początku wznowionych walk. Hamas poinformował, że schwytał izraelskiego żołnierza. Zaprzecza temu jednak żydowskie wojsko. Izrael zapowiada, że nie przerwie swojej akcji zbrojnej. Jego głównym celem jest zniszczenie tuneli pod granicą ze Strefą Gazy, które wykorzystują bojownicy Hamasu. Mamy wstępnie zorganizowany plan i jesteśmy gotowi zrobić wszystko, co potrzebne w Strefie Gazy w celu ochrony państwa Izrael. Jestem pod wielkim wrażeniem odwagi żołnierzy, zwłaszcza w obliczu śmierci swoich przyjaciół i natychmiastowej gotowości do uruchomienia swoich sił i stanowiska. Jest to znaką honoru dla państwa Izrael, a my jesteśmy dumni z nich. Jednocześnie premier Izraela Benjamin Netanyahu głosy krytyki wobec Izraela nazywa antysemityzmem. Do natychmiastowego rozejmu wezwała Rada Bezpieczeństwa ONZ po nadzwyczajnym posiedzeniu. Organizacja zaapelowała o poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego i ochronę ludności cywilnej. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, który przebywa na Bliskim Wschodzie, potępił niedzielne ataki. Jest tylko jeden sposób, aby uniknąć wojny i utrwalić bezpieczeństwo dla wszystkich. Trzeba zająć się przyczynami konfliktu. Oznacza to powrót do stołu negocjacyjnego i rozmowy dwóch państw w celu wypracowania rozwiązania. Starania o pokojowe rozwiązanie konfliktu wspierać będzie sekretarz stanu USA John Kerry. To władze w Kairze próbują pełnić funkcję mediatora między Izraelem i Palestyną, aby przywrócić zawieszenie broni z 2012 roku. W wielu miejscach na świecie przetaczają się protesty poparcia dla konfliktu.
Od początku konfliktu w Strefie Gazy zginęło już 508 Palestyńczyków i 18 Izraelczyków. Profesor Bogdan Chazan nie jest już dyrektorem Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. Otrzymał dziś od przedstawicieli ratusza wypowiedzenie umowy o pracę. Profesor nie wyklucza, że skieruje sprawę do Sądu Pracy. Tymczasem Forum Kobiet Polskich będzie się domagać od Ministerstwa Zdrowia przeprowadzenia kontroli w placówkach, w których przeprowadza się zapłodnienie metodą in vitro. Już 9 lipca prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc zapowiedziała, że profesor Bogdan Chazan zostanie odwołany ze stanowiska dyrektora Szpitala Świętej Rodziny. Kontrolerzy przeanalizowali 2200 stron dokumentacji. Te wszystkie wnioski, które Państwu przeczytałam, są podstawą do rozwiązania stosunku pracy z profesorem Chazanem. Dziś po powrocie profesora z urlopu zapowiedź Hanny Gronkiewicz-Walc została zrealizowana. Przedstawiciele ratusza przekazali dyrektorowi wypowiedzenie umowy o pracę. Osoba, która ma określony światopogląd, spotyka się z opresją. Tak decyzję władz miasta ocenia Bogdan Chazan. Profesor po południu już po otrzymaniu wypowiedzenia spotkał się z wiceprezydentem miasta Jackiem Wójtowiczem. Obie strony jakby powiedziały to, co w tej sprawie mają do powiedzenia. Myślę, że nie przekonaliśmy się wzajemnie. Decyzja o odwołaniu profesora Chazana ze stanowiska dyrektora szpitala, dlatego że odmówił kobiecie zabicia jej chorego, nienarodzonego dziecka, oburzyła środowisko lekarskie. Po raz pierwszy, tak publicznie, lekarz jest osądzany za przestrzeganie reguł Hipokratesa, przysięgi lekarskiej. Doktor nauk medycznych Krystyna Siemaszko-Przybylska, specjalista położnik, ginekolog i endokrynolog, nie ma wątpliwości, że profesor dbał o zdrowie matki i dziecka. Jest to bardzo niemiłe dla całego środowiska lekarskiego. Myślę, że jestem wyrazicielem opinii większości z moich kolegów. Z tego względu, że jest to przykład chyba po raz pierwszy w naszym środowisku i w naszej praktyce lekarskiej, kiedy lekarz zostaje przez niekompetentne organy administracyjne inwigilowany za wykonywanie przysięgi lekarskiej. Przysięga lekarska dotyczyła w tym wypadku nie tylko matki, ale również dziecka. W szpitalu na Madalińskiego profesor nie będzie już dyrektorem. Nie będzie też tam prowadził praktyki lekarskiej. To dla warszawiaków duża strata. Placówka cieszyła się dużym uznaniem w stolicy, czego dowodem był protest zorganizowany w obronie profesora kilkanaście dni temu. 10-letnie zarządzanie szpitalem przez profesora Chazana to widoczne efekty. Nowe oddziały, wyremontowane stare budynki, przyjazna atmosfera, duża liczba odebranych porodów i to często bardzo trudnych. Jest to szpital bezpieczny, że umieralność okołoporodowa w naszym szpitalu jest dwukrotnie mniejsza niż umieralność okołoporodowa w Polsce. To dla władz miasta okazało się nieistotne. Podobnie jak dla rzecznika praw pacjenta i ministra zdrowia, którzy wystawili negatywną ocenę działania profesora po odmowie zabicia chorego, nienarodzonego dziecka, które zostało poczęte metodą in vitro. To część mediów atakujących profesora skrupulatnie przemilczała. Dlatego Forum Kobiet Polskich domaga się od resortu zdrowia, jak informuje nas Ewa Kowalewska, kontroli laboratoriów, w których stosuje się metodę in vitro. My nie wiemy, co tam się tak naprawdę dzieje. Wiemy natomiast, że dzieci chorych jest znacznie więcej. Chcielibyśmy dostać pełną informację, na co idą nasze pieniądze, ponieważ od roku minister Arłukowicz daje dofinansowanie. 72 miliony złotych poszło na te procedury. Doktor Jarosław Pająk, ginekolog, który w przeszłości prowadził laboratorium in vitro, przyznaje, że główną strategią w pracy tych ośrodków jest skuteczność w postaci ilości ciąż. Niespecjalnie stanowi problem to, ile zostanie nadliczbowych zarodków, co się z nimi stanie, i w związku z tym na pewno nie ma żadnej prawnej kontroli ani formalnej kontroli nad liczbą zamrożonych zarodków, nad losami tych dzieci, które pozostają w ciekłym azocie. Kontrola powinna m.in. wykazać, co dzieje się z nadliczbowymi embrionami. Ministerstwo powinno też sprawdzać, ile poczętych dzieci metodą in vitro jest zabijanych przed urodzeniem, bo wykryto u nich wady rozwojowe. Ten wniosek chcemy złożyć dopiero po uzyskaniu poparcia społecznego, żeby był potraktowany poważnie, żeby było widać, że jest nas dużo. Wniosek o odpowiedzialność ośrodków in vitro za zdrowie matki i dziecka można składać na stronie citizen.go.org.pl lub hli.org.pl.
Prokuratura w Poznaniu odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie bluźnierczego pseudospektaklu Golgota Piknik. Twierdzi, że jego autor nie chciał obrazić chrześcijan. O sprawie napisał nasz dziennik. Sprawę rozpatrywała prokuratura rejonowa Poznań Stare Miasto. Śledczy odmówili jednak zajęcia się bulwersującym spektaklem, twierdząc, że nie popełniono czynu zabronionego. Prokuratura w swoim siedmiostronnicowym uzasadnieniu tłumaczy, że jest zrozumiałe, że sztuka Rodrigo Garcini może być dla wielu osób, w tym chrześcijan, kontrowersyjna, a nawet bulwersująca. Ale to nie oznacza, że popełniono przestępstwo. A ogólnie sztuka ta jest przejawem ekspresji artystycznej, do której Garcia ma prawo, twierdzą śledczy. Prokuratorowi już nawet nie chciało się wszcząć postępowania i wszystko wyjaśnić, tylko sam na podstawie swojego własnego widzimisię stwierdził, że katolicy nie mają prawa do obrony, że Boga można w Polsce znieważać, że katolików można wyśmiewać, a prokurator postanowił iść zgodnie z duchem czasu, dokładnie według tego, co artyści, a tak naprawdę pseudoartyści, mu napisali. Zawiadomienie do prokuratury skierowała krucjata różańcowa za ojczyznę, Fundacja Świętego Benedykta i osoba prywatna. Skarżący podkreślali, że organizatorzy Malta Festival w Poznaniu popełnili przestępstwo, zamierzając 27 czerwca zaprezentować obrazoburczy spektakl Rodrigo Garcini, szydzący z osoby Jezusa Chrystusa i jego krzyżowej śmierci. Wskazywano również na treści pornograficzne, które zawiera przedstawienie, a na które mogli być narażeni nieletni. Jeśli pani prokurator twierdzi, że Polska nie jest państwem wyznaniowym, że są inne religie i wszyscy są równoprawni, a jednocześnie tu się obraża katolików w sposób niezwykle wulgarny, to znaczy, że jest to dozwolone obrażanie, że możemy się wszyscy nawzajem, wyznawcy różnych religii, obrażać. Czyli to znaczy, że możemy od dzisiaj zacząć obrażać Żydów, możemy obrażać muzułmanów, tylko że nam, katolikom, takie formy zachowania nie mieszczą się w głowie i nigdy byśmy tego nie zrobili. Ale no, prokuratura daje nam do tego ewidentną zachętę. Może dzięki pani prokurator w końcu zaczniemy tworzyć właśnie takie sztuki i taką formę prezentacji naszych poglądów. 32-latek, który w sobotę w nocy urządził sobie szaleńczy rajd w centrum Sopotu i potrącił 22 osoby, usłyszał zarzuty. Grozi mu kara do 10 lat więzienia, jeśli jednak okaże się, że mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Kara może wynieść nawet 15 lat. Mężczyzna przyznał się do zarzuconego mu czynu, ale odmówił złożenia wyjaśnień. Szaleniec w przeszłości leczył się psychiatrycznie. Teraz biegli ocenią stan jego zdrowia psychicznego. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. W tłum spacerowiczów na sopockim Mąciaku, deptaku prowadzącym na molo, wjechał z bardzo dużą prędkością samochód osobowy. 22 osoby zostały ranne. Kilka z nich pojechało do szpitala ze złamanymi kończynami. Na szczęście życiu poszkodowanych nic nie zagraża. I tą informacją kończymy to wydanie Informacji Dnia. Dziękuję Państwu za uwagę i ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Julita Miracka. Wszystkich widzów telewizji Trwam, a także słuchaczy Radia Maryja, zapraszam na prognozę pogody. Nadchodząca noc w Europie jest z temperaturą bliską przeważnie 16-18 stopni. Jutro deszczowo i burzowo w środkowo-południowej części kontynentu. Dużo słońca na wschodzie, w Grecji, a także w Hiszpanii. Nadal gorąco, nawet do 33 stopni w Madrycie i Bukareszcie. Tak przedstawia się prognoza pogody dla Europy, a już teraz przechodzimy do warunków pogodowych w Polsce. W nocy termometry w kraju wskażą przeważnie 15-17 stopni. Jutro zapowiada się podobnie jak i dziś. Na południu kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu i pojedynczymi burzami. W środkowych regionach przejaśnienia i rozpogodzenia, a na północy początkowo pogodnie, natomiast po południu zachmurzy się i na Pomorzu może popadać deszcz. Termometry wskażą od 24-25 stopni na południu oraz wybrzeżu do 31 na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny ze wschodu. Barometry w Warszawie wskażą około 1014 hektopaskali i ciśnienie będzie rosło. A już teraz kilka słów o środowej prognozie pogody. Zapraszam. W
W środę na południu i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu i lokalnymi burzami, głównie w górach. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i małe. W ciągu dnia termometry wskażą od 23-25 stopni na południu i na wybrzeżu, około 27-29 na wschodzie oraz w centrum, do 31 na zachodzie. Wiatr ze wschodu będzie wiał umiarkowanie. Na dziś to już wszystkie informacje o pogodzie. Dziękuję Państwu za uwagę, życząc dobrej i spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.